Dostojny jubilat otrzymał liczne pisemne gratulacje i życzenia. Spośród nich odczytam dwie: księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski, i księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Czcigodny i drogi księże biskupie Adamie, uczestniczę duchowo w ofierze eucharystycznej, w której ksiądz biskup składa Bogu dziękczynienie za 25 lat swojego posługiwania biskupiego w diecezji, obecnie w archidiecezji łódzkiej. Cieszę się, że we wspólnej modlitwie mogę wyrazić Bogu wdzięczność za wierną i przykładną posługę jubilata, pełnioną w czasie, kiedy Kościół musiał się borykać z wielorakimi trudnościami w realizowaniu swojej misji zbawczej. A cóż powiedzieć o pracy jubilata? Jako rektora i wychowawcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, który z pełnym poświęceniem trudził się nad intelektualną i duchową formacją przyszłych kapłanów. Tylko Pan życia, czasu i wieczności zna i potrafi ocenić ten rodzaj pracy i trudności z nią związane. On też sprawiedliwie i hojnie wynagradza owocami tej posługi, którymi został ubogacony Kościół łódzki i Kościół w naszej Ojczyźnie. Dziś ci kapłani sieją ziarno Słowa Bożego i sprawują sakramentalną posługę zarówno w archidiecezji łódzkiej, jak i poza jej granicami. Błogosławiony Jan Paweł II napisał w adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis znamienne słowa: Kościół uważa formację przyszłych kapłanów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych, i ich ustawiczną troskę przez całe życie o osobiste uświęcenie w posłudze, a także troskę o ciągłą odnowę duszpasterskiego zaangażowania za jedno z najdelikatniejszych i najważniejszych zadań, od których zależy przyszłość ewangelizacji ludzkości. Dziś wraz z księdzem biskupem jubilatem i jego wychowankami, kapłanami, jak również ludem Bożym Kościoła łódzkiego, pragnę złożyć na ołtarzu eucharystycznym cały dorodny owoc posługiwania drogiego mi jubilata jako dar ofiarny, w przekonaniu, że Pan Bóg przyjmie go i uczyni z niego ofiarę miłą sobie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie darzy jubilata obfitością swego błogosławieństwa na dalsze lata przykładnej posługi biskupiej. Z wyrazami szacunku i duchowej bliskości, Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Ekscelencjo, czcigodny i drogi księże jubilacie, całym sercem włączam się w dziękczynienie za 25 lat ofiarnej posługi biskupa Adama, który nieustannie ubogaca nas swoją wiedzą i mądrością wiary zatroskanej o Bożą chwałę i zbawienie człowieka. Ksiądz biskup jest wybitnym znawcą tematyki komunikacji społecznej i zachęca nas do zaufania ludziom pracującym w mediach, aby prawo prawdy i dobra mogło być uszanowane, ale rozeznając niebezpieczeństwa manipulacji, odważnie nas przed nimi przestrzega. Dzięki swej pracy realizowanej na licznych polach owocność służby Waszej Ekscelencji staje się coraz bardziej przydatna Kościołowi w naszej Ojczyźnie. Szczerze dziękuję księdzu biskupowi za udział w pracach Konferencji Episkopatu Polski, zarówno w Radzie Stałej, jak i w innych gremiach, i na dalsze lata życzę odczuwalnej Bożej opieki w codziennym posługiwaniu pasterskim. Z braterskim pozdrowieniem w Chrystusie, arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski.